Siemano, witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym wspaniałym kanale. Żeberka do grochówki. Kochani, na pierwszym, jakby to powiedzieć, miejscu chciałbym zaznaczyć, żeby was nie złudziła ta nazwa. Żeby wam do głowy nie przyszło, że, że, że one do głowy, faktycznie będą użyte do grochówki, bo nie dotrwają. Żeby wam nie przyszło do głowy, że te żeberka będą użyte w grochówce. Żeby były użyte w grochówce, musiałbym ich mieć co najmniej 10. No nie wiem, czy nie więcej. Nie, 10 To cokolwiek zostało. Więc nazwa żeberka do grochówki. I to tylko tyle. I tu mam takie dwa paski. Piękne żeberka. Musisz pokazać, jeszcze do tego były w promocji w naszym lokalnym sklepie. Piękne. Nie za mięsne, nie za kościste. W sam raz. I co do ja będę grochówki teraz... w sam raz. Do grochówki, w sam raz. Co ja będę teraz robił, powiedz mi? Do czego mam to przygotowane? Zdejmował tą. Co? Powłokę. Powłokę. No nie wiem, jak się nazywa. Nic błone. A, błone. No. Ty musisz się jeszcze dużo nauczyć. Ty musisz się nauczyć, że wiecznie żył Nie będę. No, Ale to... Ale w ogóle dobrze słaby uczeń się być. Dobrze powiedziałam. Jo, dobrze powiedziałeś. Powłokę. No tak, no to. Massakra. Powłokę. Trzeba tak. to ten. Y, tutaj po. Poderwać. Musisz, musisz, widzisz, chodź. Y, no, ale No moi... ci to idzie. No, dlatego Ale to ja mu to... już, jak już. co ty wstyd Po prostu, że tak. Wstyd, to wstyd, wstyd, to kraść i. Spaść. Tak to zrywamy tą powłoczkę. O, tu do brzeszku. O, i lecimy. I teraz sam powiedziałeś powłokę. Bo my, widzisz, tak mi właśnie namieszałaś. No, a, a mnie tą zwracasz błonę. Uwagę. Tą, błonę. O. No. E, tą błonę można dać na przykład Bogdanowi, albo któremuś z kotów. A kotów u nas trochę jest. Niedługo wykoty. Jakby ktoś <laughs> chciał kota, to zapraszamy. Mamy tego tych kotów. Jakie te nazwy one mają? No, Bella jedna, a te, to bez ogona. To... <grywia> Muszę opowiedzieć, Nie? Nie. Zakazała. Z drugą błoną, w cudzysłowie, powłoką, robimy tak samo. Czyli tu podhaczamy. O. I musimy to sobie zerwać. Zawsze to będzie takie dużo bardziej, jakby to powiedzieć. Jak się nam to rozrywało będzie, bo tak to ta powłoka, ta błona. Powłoka, co mi z to teraz Masa. No widzisz. No bo namieszałaś. Bo to dobrze nazwałam, jo. tylko no źle ty to musiałeś się nazwała. oczywiście przyczepić. Źle to nazwałaś, całkowicie źle to nazwałaś. O, zerwiemy to. I będzie, du o tu jeszcze, czekaj, czekaj, muszę do brzeszku. O czekaj, czekaj, jeszcze, jeszcze lundzik, poczekaj. Czekaj, 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 tu muszę. Podhaczyć. Mnie tutaj pomyliła to moja kobita. Nie to już. Ty dobrze ściągasz, nie? Tak. Dobra. E, błony pościągane i teraz tak. E, przekroję je na na połówki, żeby nie były za długie. O tak. O tak. E, tu. E, ten mikrofon nie wyłapuje dźwięków wokół, więc może to i lepiej, dlatego że. Robi się nam słodka kapusta, tak zwana, i pokrywka podskakuje na garnku. Słychać coś moi kochani widzowie? Czy nie słychać? Na pewno nie. Żeberka Rozpadnie. przygotowane. Bierzemy wagę, otwieramy wagę. Naczynko włączamy. Tu jest litr wody, litr w zupełności wystarczy do peklowania. Peklowanie wystarczy 24 godziny, ponieważ cienizna. I teraz tak, peklosul na ten jeden litr. 75 gramów peklosoli, równiutko, o 33, o 78 patrz, o patrz 75, o oczywiście peklować będziemy w chłodnym miejscu, wyłączamy wagę, przesypujemy, eee, czekaj jeszcze nie, tą peklosul tu do tego specjalnego naczynka. I kochani, to nie jest żadna reklama, ale użyję magii. Magii często w starzy mnie. No właśnie, bo ktoś obejrzy i się obrazi dla Ciebie. Rzeżnicy, masaże, używali przy każdym wędzeniu. Teraz pogadamy, poczekaj. Tej magii, oczywiście to jest Płynny lubczyk prawie, że myślę, że tyle wystarczy. Nie wiem ile dałem, to według uznania można w ogóle nie dawać, ale jednak ta magia coś nam tam wniesie. Akurat te żeberka to będzie na testach to już się zje wszystko. O, cztery takie kawałeczki, nie? Wiktor mi pomoże, Wiktor też lubi żeberka. Rozmieszywujemy tą peklosul. Za chwilę zalewamy te żeberka. A jutro na haki i do wędzarni, będziemy wędzić w wędzarni elektrycznej, kochani. O, w lewo, w prawo, w prawo, w lewo, żeby nam tam pod łyżką żadnej kryształki nie... O! Mmm! Pyszotko! I teraz tak. Zapraszam. Mój wspaniały telefonik tutaj bliżej. Marta, coraz gorzej nagrywasz, naprawdę. Ja myślę, że przesuniesz miskę. Poczekaj, no już, już przesunę. A to moja wina jednak. Oczywiście, że twoja. O, moja wina, dobra. To już przesuwam, jak moja wina, no to wiesz. No, jak ja mam się tutaj dostosować? No. Musisz zawsze się dostosować. Zawsze ja się muszę do wszystkiego dostosować. Dosłownie do wszystkiego. Zalewamy. Oczywiście muszą być zanurzone. Jeśli w razie okaże się, że będzie za mało, to trzeba będzie solanki dorobić, ale. Upniesz, Być. tak, żeby wystarczyło. Przycisknę, przycisknę Talerzyczki. małym talerzyczkiem i będzie ok. A więc do lodówy i peklujemy. 24 godziny, czyli widzimy się jutro. Na drugi dzień, oczywiście. Haki. Wyciągnąłem to z solanki. Było tak, jak nam widzieliście chwilę wcześniej. To znaczy, wy chwilę wcześniej, bo ja wczoraj za pierwsze ziobro. O, tak. I teraz odwieszamy sobie to do ocieknięcia takiego wstępnego. Powiedzmy, włączamy wędzarnię na wygrzewanie, czyli tam, plus minus 50 do 55 stopni bez dymu. Wygrzewamy wędzarnię. Plus jest taki, że yy, temperatura jest na plusie. Plus jest taki. Mm -hmm. <laughs> Więc y, tak to będzie wyglądało na ten moment. Wędzić będziemy buk Olcha, temperatura 60 stopni, powiedzmy, do pięknego koloru. Potem parzenie, i można robić grochówkę. Co? Jaką grochówkę? Tak się mówi. Do węzarni. Zobaczymy, czy wygrzane. Wygrzane. Dobra. Zmiana ustawień. Pyk. Generator. Klapeczkę zamykamy. O. Pyk. Termoobieg. Temperatura jak to mówiłem 60 stopni, czyli tak i tak. Teraz zamykamy. Bierzemy łogień i szybkie podpalanie. Ciągnie jak odkurzacz. Ważne, żeby ten generator za każdym razem był czysty. Wtedy nie ma problemu z. Podpaleniem i generalnie z dymem, bo jest go dużo. Dobra, starczy tego podgrzewania. Na pewno już leci. Oczywiście. I teraz wędzimy do pięknego koloru. Pewnie z 3 godzinki, tak mi się wydaje. No i pewnie parzenie. Sparzone, proszę bardzo, woda 80 stopni, 25 minut przy takich cienkich żeberkach. Nieskromnie powiem, że raczej nie, mo nie mogę tego słowa użyć, bo nie będzie monetyzacji. Eee, dobrze wyszły. Tak najprościej e, mówiąc, e, myślę, że nie zaprzeczysz. No, nie mogę zaprzeczyć. Możesz, ale nie. czy masz jakieś podstawy do tego? O, może tak. Nie ma żadnych podstaw. To są żeberka, wprost. Idealne, kochani moi. Widać to? Mm. Ja wiem, czy tam widział. Czy Pokażę Wam teraz coś. A one małe. co ona takie małe? Nie podkradłeś tam. Kawałek tam jeden taki przed porządkiem sobie wziął. A, no właśnie mówię, kurczę, coś mi tu nie pasuje. Boże. Niesamowite. Mm. Uważaj na zęby. Mm. Mm. Mm -mm. Tak jak ten kawał był, nie? Nie. Uważaj na zęby, uważaj na jajka, pamiętasz? Nie. To <laughs> siedzi, wchodzi pan do autobusu i siedzi taka babcia i siada, a tam była torba. Ona mówi, uważa pan na jajka. jajka pani wiezie? Nie, gwoździe. A ty mówisz, uważaj na zęby. Boże, o to mi się skojarzyło, nie? Ja nie wiem. na ja podstawie. Wiem. Patrz, czegoś. musisz, musisz. O, i teraz ci coś pokażę. O co chodziło z tymi, patrz. Widzisz? Nie, nie wow. widzę. O Jezu, Świżuchnę. o Boże. A. Mówisz, jak apetycznie jem? No nie wiem, czy to jest takie apetyczne. Pyszne. Mm. Ale... Trzeba zrobić sobie takie żeberka do grochówki. Ja? No. O, no, no, no. Mm. Mógłbym jeść takie żeberka? Cały czas. Widać. Wyszły, jak za każdym razem. Tak. Jeszcze moim widzom, tylko nie pokazywałem że one były robione pierwszy raz w elektryku, bo ja zawsze będziełem na filmie bynajmniej w węzarni klasycznej, a tutaj zrobiłem w elektryku, więc na wizji mój pierwszy raz. Mm. Ja tak się rozgadałem i rozgadałem, co? No tak, no, no, mm -hmm. chyba nie tyle, że się rozgadałeś, tylko... Mam okazję nie się nagrać tylko teraz. Mhm. mhm. Myślisz, że ktoś ci w to uwierzy. Wszyscy. No, zostawi się zostawić chociaż. No, jeden kawałek z Jesynek. No, Wiktor lubi ręce. Czy coś do tej gruchówki, czy nie? To nie będzie gruchówki się bawić teraz. Lepiej mięso się najechać, nie na wodę. Woda to wiesz. Kranie. Pyszna. Trzeba umieć, nie? Ty. Mm. Dobra. Mm. Zlituj się. Mm -hmm. No weź. Bardzo... O. Mm. No Bez kości to już nie będę. Chcesz napocząć, żeby już twoje było. Naprawdę dobra. Kochani. Mm -hmm. Nie ma nic prostszego niż Chyba żeberka. Nie, nie wiem jak to w ogóle może nie wyjść. Może nie wyjść? Nie da się chyba. Polecam. Zróbcie sobie takie żeberka. 75 gramów peklo soli i trochę magii. I tyle i nic poza tym. Pilnujemy tylko do ładnego koloru. I mamy takie żeberka, że po prostu. Widać po dłoniach. Polecam jeszcze raz. Oczywiście kochani jeśli chodzi o peklosul, o wszystkie przyprawy niezbędne do wyrobu wyrobów domowych. Patrz, kroiłem. Dostaniecie wszystko. Tak odruchowo. Sklepie, tak odruchowo. W sklepie Jelux Polska. Link do tego sklepu macie w opisie. Kod rabatowy Kostrzewski10. Również, kochani, macie w opisie. Zaraz koło sklepu Jelux. Pamiętajcie, Facebook, grupa Swojskie Gotowanie i Wędzenie. Nasza grupa bardzo dużo Zapraszam, zapraszamy. Zapraszamy. TikTok Swojskie Gotowanie, Instagram Swojskie Gotowanie. Wędzarnia HMG Smoker. Zapraszamy po zakup. Polecam oczywiście jak najbardziej. Ta wędzarnia, tak jak widać, przewaliła setki kilogramów mięsa i naprawdę nie zamieniłbym jej na nic innego. Polecam jak najbardziej. Co jeszcze więcej można powiedzieć? Sklep internetowy Słowskiego gotowanie i Zapraszamy serdecznie. Żeberka lepszych w życiu nie jadłem. Moja operatorka właśnie prawie rzuciła telefon. Było widać twoje ten nogi. Było na pewno. Mm. Kalika. Polecamy, pozdrawiamy, cześć.